Hej, witam Was wszystkich serdecznie, Tris z tej strony. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tym oto zbiornikiem, który stoi tutaj za mną. Akwarium ma pojemność jakichś 25 litrów. Zostało założone przeze mnie na początku tego roku, jeśli dobrze sięgnę pamięcią, to w lutym jakoś tak. Na samym początku bardzo długo stało na suchym starcie, trochę za długo. Przez pierwsze 2 czy 3 miesiące wszystko w zbiorniku było bardzo ładnie. Po tym czasie niestety, jak dobrze pamiętam, nie miałem na tyle czasu, aby wszystko zraszać. No i część z roślin zaczęła po prostu gnić. Jak zaczęła gnić, no to już w tym suchym starcie nie miałem na tyle możliwości, żeby to zacząć naprawiać, dlatego zdecydowałem się zalać cały zbiornik i wystartować go tak, jak powinien być w sumie, jak powinno być wystartowane w sumie akwarium. Od tego czasu zbiornik stoi, jak sami widzicie, i zarasta. Nie robiłem tutaj praktycznie nic. W zbiorniku użyłem tylko i wyłącznie roślin z in vitro. Linki do wcześniejszych filmów z tym zbiornikiem, jak zwykle w trakcie filmu już się pojawiały, albo będą się pojawiały w prawym górnym rogu. Waszym lewym. No, zbiornik, jak sami widzicie, udało mi się uratować od ostatniego czasu. W ostatnim czasie przed zalaniem wyglądał on po prostu tragicznie. Samemu zastanawiałem się, czy jest w ogóle szansa na to, żeby to akwarium przywrócić do prawidłowego stanu. Powiedzmy, że w chwili obecnej jest ok, w porządku. Rośliny, które tutaj są, no, dają sobie radę. Jest to bakopa. Bakopa jest jedną z łatwiejszych roślin, które mam, także ona bez żadnych problemów sobie radzi tutaj w tym zbiorniku. Mech jawański, mech tak samo bardzo ładnie obrósł tu wszystko. Tak właściwie to nie widać już w ogóle dekoracji, które tutaj zostały zastosowane przez ten mech, no bo jak sami widzicie, jest on zarosł tutaj wszystko. Jakieś tam kępki, szczępki w momencie, kiedy coś robiłem w akwarium, jak odpadły, to upadły po lewej stronie i z tej strony tak samo tego mchu się troszeczkę nazbierało. W chwili obecnej w akwarium pływa kilka gubików, jakieś takie mniejsze sztuki. W momencie, kiedy tam wyciągałem, robiłem coś przy innych zbiornikach, jak zakładałem ten zbiornik, który mieliście okazję, część z Was miała okazję zobaczyć live'a z tego, podgląd do zakładania tego na live'ie, no to wyłowiłem stamtąd te ryby, czy tam krewetki, i część z tych krewetek, część z tych ryb trafiła właśnie do tego zbiornika, po to, aby po prostu zacząć już tutaj tą biologię, pchnąć tą biologię może prawidłowo. Chociaż nie można powiedzieć, bo w tym zbiorniku wszystko dosyć dobrze funkcjonuje, jeżeli chodzi o pod tym kątem. Bo w zbiorniku, odkąd go zalałem, nie mam praktycznie żadnych problemów z glonami. Nie ma tutaj w ogóle problemów z jakimiś tego typu elementami rzeczami. Jedynym problemem, jaki tu jest, to są niedobory. O dziwo pojawiają się one tylko i wyłącznie na hygrofilii. Wszystkie te rośliny z tego gatunku hygrofilii, to jest hygrofilia korymbosa, jeśli dobrze pamiętam, one raczej należą do tych roślin łatwych w uprawie. No ale oczywiście, jak wiadomo, jeżeli czegoś będzie im brakować, no to nawet łatwa roślina nie będzie rosnąć. No tutaj, jak widać, czegoś tej roślinie brakuje ewidentnie. Zdziwiony jestem, że Alternatea renicki tak ładnie tutaj sobie idzie, bo ona rośnie i mimo tego, że jest tam w niektórych miejscach pozarastana przez ten mech, ona ładnie jest wybarwiona i no, zaraz Wam pokażę, zresztą w trakcie filmu będę starał się robić zbliżenia, pewnie już były. To Alternatea renicki, ona bardzo ładnie wygląda, mimo tego, że no, w zbiorniku nie ma nawozów. Zdziwiony jestem tak samo tym, że właśnie ta hygrofilia sobie tutaj radzi, a ta Alternatea, ta hygrofilia sobie nie radzi, a ta Alternatea sobie radzi. Chociaż w moim 100-litrowym akwarium też ostatnio znikły 2 gatunki. Hygrofilia simensis również się wypisała, co jej nie pasowało. Za późno się zorientowałem. I Hygrofilia deformis również się wypisała, też jej warunki tam nie odpowiadały. Co jest dość dla mnie dziwne, bo raczej w tamtym akwarium panują warunki na tyle dobre, że tego typu rośliny powinny się tam utrzymać bez problemu. Przypuszczam, że obie zostały na tyle mocno zasłonięte przez inne rośliny, że dlatego tak się stało, że się wypisały. Dobra, wróćmy jednak tutaj do tego akwarium. Akwarium postanowiłem, że no, już zlikwiduję po to, żeby próbować uczyć się tego aquascapingu, żeby iść w tym kierunku. No to
mam zamiar zlikwidować, ale zanim to jeszcze zrobię, postanowiłem, że wdrożę tu nawozy i dołożę dwutlenek węgla. Jestem ciekaw, co się z tym zbiornikiem stanie. Tak jak widzicie, ta Grofilia corymbosa z tyłu, ona bardzo brzydko wygląda i jestem ciekaw, czy jak dorzucę nawozy i dorzucę dwutlenek węgla, to wszystko poprawi. Nawozy oraz dwutlenek węgla mam zamiar... Dwutlenek węgla dam troszeczkę, ale nawozy mam zamiar tutaj stosować coś w rodzaju techniki EI, Estimated Index. To jest technika, po prostu żelejemy bardzo dużo wszystkiego i często dużo wiadu wymieniamy. Nie chcę mi się bawić, szczerze powiedziawszy, z testami, ale to jest zbiornik na tyle mały, że mogę sobie pozwolić na to, żeby lać tutaj dużo tych nawozów. W zbiorniku zmieniłem światło, nie wiem, czy część z Was zdążyła zauważyć. W chwili obecnej świeci tutaj lampka taka chińska, ona ma, jak dobrze pamiętam, 20 W. Tak, no świeci jasno, ale to może się też wydawać z uwagi na to, że to światło jest białe i ja mam takie wrażenie przynajmniej, że zawsze jeżeli mam jasne, białe światło, to wydaje mi się, że jest go więcej, a tutaj no niekoniecznie. Według mnie ta lampa, no, patrząc po roślinach, ona nie ma 20 W. Te rośliny przypuszczam, że jeżeli byłoby takie mocne światło, to wyglądałyby dość dużo lepiej. W zbiorniku jest życie, o którym już wcześniej wspomniałem, no nie mam zamiaru go zmieniać. Dołożę tylko i wyłącznie ewentualnie kubików, żeby było na co popatrzeć, jak się usiądzie obok. Bo w chwili obecnej, jak się siądzie, no to można tych ryb tam szukać, a no to wolę, żeby je oglądać, a nie szukać ich po prostu. Zbiornik, jak widzicie, jest zakryty. Zresztą większość moich zbiorników jest zakryta. I tak, dzisiaj mam zamiar wszystko bardzo mocno przyciąć. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Zresztą w sumie będę przycinał tylko i wyłącznie ten megno. Tej grofilii tam z tyłu nie ma sensu przycinać, bo ona jeszcze nawet nie doszła do lustra wody. W momencie, kiedy zacznę to wszystko nawozić, no to myślę, że wtedy może ta sytuacja się poprawi i ta roślina zacznie rosnąć. No i tak, nagadałem się, myślę, że mogę zacząć się już. No, myślę, że już wystarczy, już mogę zacząć się zabierać za działanie przy tym zbiorniku. Aha, jak widzicie, zbiornik z boku już doczekał się obsady. Zbiornik już stoi chyba dobry miesiąc zasadzony. Rośnie tam jak na razie jedna roślina trawnikowa. A w najbliższym czasie mam zamiar go zakładać, także dokończyć zakładanie jego w zasadzie tutaj rośliny w końcu. Także śledźcie kanał, mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Według mnie tam te kamienie, które tam ułożyłem, bardzo ładnie wyglądają.
prawie gotowe, tak szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie przy nim trochę więcej pracy. No, rośliny te z tyłu, tak jak sami widzicie, nie wymagają na razie przycinki, tylko i wyłącznie praktycznie samym mchem musiałem się zająć. Nawet nie sądziłem, że będzie go tam aż tyle, bo zobaczcie, jaki pojemnik gęsto wypełnionego mchu udało mi się stamtąd wyciągnąć. Mech na pewno się przyda gdzieś indziej. A tutaj, no, jak widzicie, podłączyłem już dwutlenek węgla. Dodałem trochę nawozów. Nawozić będę, tak jak wcześniej mówiłem, w dawkach, które mi się wydają, że są delikatnie zawyżone jak dla tego zbiornika. I po prostu będę częściej robić podmianki wody, jeżeli będę widział. No i oczywiście będę obserwować, co się dzieje z tym zbiornikiem. Jeżeli będę widział, że coś jest tam nie tak, no to w tym momencie albo będę po prostu robił jeszcze częstsze, albo będę robił jeszcze częstsze podmianki wody, albo coś postaram się zmienić w tym nawożeniu, no bo nawozić mi się nie chce. Poszczególnymi pierwiastkami nie mam na tyle czasu ani możliwości, żeby móc badać parametry, dobierać odpowiednio wszystkie nawozy do tego. Będę nawozić, tak jak mówię. A w ten sposób częstymi podmiankami wody myślę, że nie doprowadzę do żadnych blokad. Myślę, że zbiornik będzie w stanie funkcjonować. Po jakimś czasie na pewno te podłoże, które tam jest, ta ziemia ma w pewnym sensie również właściwości buforujące, także ona nasyci się w pewnym stopniu oczywiście tymi pierwiastkami, które będę nawozić. No i będę mógł ewentualnie wtedy również stopniowo od tego nawożenia odchodzić. Jeżeli zbiornik będzie ustabilizowany, to wtedy mi się to uda. No, o stabilizacji jak na razie, według mnie on jest bardzo dobrze ustabilizowany, bo filtr, który tutaj jest, on praktycznie nie filtruje wody. Tam jest bardzo delikatny przepływ. To jest filtr, który ma pobór prądu na poziomie 3 watów. Także to delikatnie tę wodę tylko i wyłącznie przez siebie przepłukuje. A tak jak widzicie, w środku no, nie ma żadnych glonów. Od momentu, kiedy miałem te problemy na suchym starcie, jak już zalałem zbiornik, często podmieniałem tą wodę, tak jak wtedy w tamtym filmie wam mówiłem, działałem w tym kierunku, no to udało mi się to wyprowadzić i od tego czasu, tak jak widać, mimo tego, że tych korzeni tutaj jest bardzo dużo, te korzenie no, zawsze chcąc, nie chcąc, korzeń w pewnym stopniu zaczyna po prostu się psuć. No tutaj mimo tego, że ich jest tu sporo, one w akwarium dobrze funkcjonuje. Po przycince dość mocno mi się podoba. Nawet nie sądziłem, że te Monte Carlo, które tutaj zostały zasadzone, one tak dobrze pod tym mchem będzie wyglądać. Przy podmiance wody wyczyściłem również ten cały brud, który tu był. Brudu jeszcze trochę jest, no ale nie chcę już więcej dzisiaj wody podmieniać, no bo wodę leję prosto z kranu. Ona ma... No teraz jest zima, także ma dość dużą różnicę temperatur. Jest duża różnica temperatur jest pomiędzy tym, co jest w kranie, zimną wodę, a ta woda, która jest w akwarium, nie chce tych ryb dodatkowo narażać na jakieś stresy. No i tak, w tym filmie to tyle. Jak zwykle czekam na wasze komentarze. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Hej!